To już 915 goli w karierze Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zbliża się do magicznej liczby 1000 bramek. Prezydent La Ligi zarzuca Viniciusowi oszustwo w związku z posiadaną przez niego telewizją. Naprawdę teraz nie żartuję. Wielkie zamieszanie o posadę Michała Probierza. PZPN musiał wydać oficjalny komunikat. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Jeden z liderów Liverpoolu kontuzjowany przed bardzo ważnym meczem z Manchesterem City, a Alphonso Davies został zatrzymany przez niemiecką policję. Real Madryt przeżywa trudny czas, mierząc się z wieloma kontuzjami kluczowych zawodników. Austriak David Alaba już w grudniu 2023 roku zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie, co wykluczyło go z gry w tym momencie już na niemal rok. Kiedy powróci, nie wiadomo, ale mówi się, że być może nawet za kilka tygodni. Kolejnym pechowcem jest Dani Carvajal, który w październiku tego roku odniósł jeszcze poważniejszy uraz. Zerwał więzadło krzyżowe, poboczne strzałkowe i do tego uszkodził ścięgna mięśnia podkolanowego. Sytuację pogorsza fakt, że Aurelian Tchouameni, Eder Militao, Rodrigo, Vinicius i Eduardo Camavinga także zmagają się z kontuzjami. Nawet pomimo tego, że Real Madryt ma szeroką kadrę, no to terminarz jest nieubłagany i meczów do rozegrania przybywa. A czy obecnie zdrowi piłkarze wytrzymają kolejne zmagania? Tego jeszcze nie wiemy. W samym grudniu królewscy rozegrają aż 7 meczów. Co prawda w tym momencie na grafice widzicie ich 6, ale jeszcze dojdzie jedno spotkanie 18 grudnia i to w Katarze, kiedy to Real Madryt zagra w finale Pucharu Interkontynentalnego. Co ciekawe, to data 18 grudnia przez FIFA nie została wybrana przypadkowo. 18 grudnia to druga rocznica rozegrania meczu finałowego Mundialu w Katarze, ale także ten dzień to święto niepodległości w Katarze. Wracając, to jednak nie koniec kiepskich wieści dla Realu Madryt, gdyż swoje dzieła Viniciusa postanowił wytoczyć prezydent La Ligi Javier Tebas, który oskarżył Brazylijczyka o piractwo, ale jak w ogóle doszedł do takiego wniosku? Brazylijczyk wstawił na swoim Instagramie, jak ogląda mecz Champions League przez brytyjskie TNT Sport, co według Tebasa było nielegalne w Hiszpanii, gdyż musiał skorzystać ze specjalnego oprogramowania, które mu to umożliwiło. Javier Tebas od zawsze mnie irytował i teraz to potwierdził. Podsumowując, Carlo Ancelotti będzie mógł poszukać wzmocnień dopiero w styczniu, gdy zostanie otwarte zimowe okienko transferowe. Obecna sytuacja kadrowa jest wielkim wyzwaniem. Real Madryt walczy na kilku frontach, a liczba kontuzji utrudnia budowanie stabilnej jedenastki. Jak już powiedziałem, Carlo Ancelotti najwcześniej na zakupy ruszy dopiero w styczniu, jeżeli do tego czasu Florentino Perez go nie zwolni, bo i to jest możliwe. Za to my na chwilę możemy zwolnić i skorzystać z oferty Letyshops. Czym jest Letyshops? To platforma cashbackowa, która pozwala odzyskać część pieniędzy za zakupy online. Robisz zakupy tak jak zawsze, ale tym razem część pieniędzy wraca do ciebie. Z okazji Black Friday macie powiększone cashbacki w wybranych sklepach, a tym samym oszczędzacie podwójnie. Dzięki promocjom w sklepie, jak i cashbackowi. Idealnym przykładem jest MediaMarkt, gdzie dostaniecie pady, konsole, gry czy smartfony. Ale to nie wszystko, bo za każdy zakup przez Letyshops dostajesz los w loterii, gdzie główną nagrodą jest 100 tysięcy złotych. Załóż konto przez link w opisie, zgarnij cashbacki i bierz udział w loterii. Mecz pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt z kontuzją zakończył nie tylko Eduardo Camavinga, ale także Ibrahim Konate z Liverpoolu. Francuz nabawił się urazu mięśniowego w końcówce tego meczu w starciu z Endrickiem. Raporty medyczne mówią o tym, że obrońca może opuścić nawet 11 meczów. Konate był jednym z wyróżniających się zawodników The Reds w ostatnim czasie i tym samym tak ważnego gracza zabraknie w hitowym meczu z Manchesterem City w najbliższą niedzielę. Tak poszkodowany napisał na Instagramie. Bardzo frustrujące jest doznać kontuzji w końcówce tak wspaniałego meczu, jak ten w środowy wieczór. Teraz zaczynam pracę rekonwalescencji, ale obiecuję, że wrócę silniejszy i dam z siebie wszystko. Dziękuję za niesamowite wsparcie na Anfield. Alphonso Davies to świetny zawodnik, ale dwa dni temu popełnił błąd. Co prawda nie na piłkarskim boisku, ale za kierownicą samochodu. Poprzedniej nocy ze czwartku na piątek jego Lamborghini zostało zatrzymane przez policję. Za kółkiem siedział on sam, a po badaniu alkomatem wyszło, że w wydychanym powietrzu ma 0,6 promila alkoholu. Gdyby to stało się w Polsce, groziłyby mu nawet 3 lata pozbawienia wolności, ale Niemcy podchodzą do tego nieco inaczej. U nich jest to jedynie wykroczenie, za które
które Alphonso Davies zapłacił jedynie 500 euro. Media podają, że klub nie zamierza odnosić się do tej sytuacji i nie zamierza nawet ukarać piłkarza, ale wy pamiętajcie, nigdy nie wsiadajcie za kółko po alkoholu. Oficjalnie Ruud van Nistelrooy został nowym trenerem Leicester City. Zastąpił Stevena Coopera, który został zwolniony po serii 5 meczów bez zwycięstwa, zakończonej porażką 2-1 z Chelsea. Holender jeszcze kilka tygodni temu pełnił funkcję trenera tymczasowego Manchester United, gdzie na 4 rozegrane spotkania wygrał 3, w tym 2 razy pokonał no właśnie Leicester. Dla van Nistelrooya jest to pierwsza stała posada od maja 2023 roku, kiedy to odszedł z PSV Eindhoven po udanym sezonie, w którym zdobył Puchar Holandii i Superpuchar. Swój debiut na ławce trenerskiej zaliczy we wtorek w meczu z West Hamem United, który odbędzie się na King Power Stadium, a najbliższe spotkanie z Brentford poprowadzi trener tymczasowy Ben Dawson. Cristiano Ronaldo zdobył 2 bramki w wygranym 2-0 meczu Al Nassr z Damak, a tym samym osiągnął 915 goli w zawodowej karierze. CR7 pokonał bramkarza rywali z rzutu karnego w minucie 17, a w drugiej połowie tego meczu Damak grało w osłabieniu, co gospodarze wykorzystali. W minucie 79 Portugalczyk trafił po raz kolejny, ustanawiając wynik tego spotkania. Dzięki temu zwycięstwu Al Nassr pozostaje na trzecim miejscu w tabeli, tracąc 5 punktów do lidera Al-Ittihad. Natomiast Cristiano Ronaldo w tym sezonie zdobył 9 ligowych goli, ustępując w tym momencie jedynie Mitrowiczowi z Al-Hilal, który ma 12 trafień. Magiczne 1000 bramek w karierze zbliża się wielkimi krokami. W tym sezonie w europejskich pucharach świetnie radzi sobie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok, a w tym momencie lider ekstraklasy, czyli Lech Poznań, nie dotrzymuje im kroku i wczoraj w meczu ligowym bezbramkowo zremisowali. Spotkanie z Piastem Gliwice było wyjątkowo nudne, osobiście oglądałem, no i co chwila coś mnie rozpraszało. Świadczą o tym choćby statystyki. W całym meczu padły tylko 4 celne uderzenia. Swój mecz zagrała także Krakowia z Zagłębiem Lubin. Ta rywalizacja także zakończyła się remisem, ale padły 2 bramki. Nasz udział w Lidze Narodów, delikatnie mówiąc, był niesatysfakcjonujący. Spadliśmy do Dywizji B. Atmosfera w reprezentacji Polski była daleka od oczekiwań. Michał Probierz na konferencjach prasowych wyglądał na zdenerwowanego, co wytykali mu dziennikarze. Miałem wrażenie, jeżeli mogę, że pan trener jest bardzo nerwowy ostatnio, że po prostu denerwuje się na pytania o styl, a nikt tu nie ma złych zamiarów. Piłka to jest radość. Wszyscy chcemy dobrze dla polskiej reprezentacji, stąd moje pytanie. Pojawiły się przypuszczenia, że być może Michał Probierz spodziewa się jakichś ruchów ze strony PZPN-u i Cezarego Kuleszy, który zdecyduje się na zmianę trenera. Zaraz po zakończeniu Ligi Narodów nic takiego nie nastąpiło i wydawało się, że temat został zamieciony pod dywan, aż tu nagle wczoraj pojawiła się informacja, że włoski trener Marco Rossi, który jeszcze w tym momencie odpowiada za reprezentację Węgier, obejmie biało-czerwonych. Okazało się jednak, że to były fałszywe informacje i opublikowane przez znanego włoskiego dziennikarza Gianluca Di Marzio. Oficjalny komunikat zdecydował się wydać Polski Związek Piłki Nożnej, którym zdementował te doniesienia. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami medialnymi dotyczącymi domniemanej możliwości zmiany na stanowisku selekcjonera kadry narodowej, PZPN informuje, że federacja nie prowadzi żadnych rozmów z jakimkolwiek szkoleniowcem. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Dzisiaj nudy na pewno nie będzie. Brentford kontra Leicester, Crystal Palace podejmie Newcastle United, Nottingham Forest Ipswich Town, Wolverhampton Bournemouth, a West Ham United zagra z Arsenalem. W La Lidze FC Barcelona, Las Palmas, Deportivo Alaves, Leganes, Espanyol, Celta Vigo, a Real Valladolid podejmie Atletico Madryt. W niemieckiej Bundeslidze o godzinie 18:30 będziemy mieli wielki hit, czyli Borussia Dortmund kontra Bayern Monachium. We Włoszech Como kontra Monza, AC Milan Empoli, a Bologna podejmie Wenecję. W polskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław puszcza Niepołomice, GKS Katowice Lechia Gdańsk, a Widzew Łódź zagra z Rakowem Częstochowa. Natomiast w pierwszej lidze Miedź Legnica GKS Tychy, Kotwica Kołobrzeg Wisła Płock, a Wisła Kraków podejmie ŁKS Łódź.
Na dziś to koniec, dziękuję, że film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Jeżeli z tego materiału dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i dołączycie do nas, subskrybując kanał. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie mówimy o skandalicznym transparencie, który pojawił się podczas meczu Legii Warszawa. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już niebawem. Cześć!